Zależy, chyba nie piłeś. Właśnie piję piwo. Super, na odcinku się tak jeszcze chwali. Ej, no słuchaj. O, 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 o. O, o, o. Powiedzcie mi proszę, że tu jeszcze będzie studnia. Proszę. Jaki strach na wróble widzisz? Normalnie Michael Jackson. Ej, i to miejsce mi się chyba jeszcze bardziej podoba. No to co, no to tutaj bazę. No, nie wiem, czy tak właśnie się nie skończy. Tyle terenu, zombiaków, nic. Tylko martwię się o tą wodę. Tędy przejadę. Ale nie będę się jakoś w las wpieprzał, spokojnie. Przyjebał żywo. Ej, widzę groby. Widzisz? Gdzie? Chodź tu, przejmy. Tam zombiak jest, uważaj. Tak, pchaj go na mnie, kurwa, pewnie. Czemu nie? Padł. Butelkę ja po bourbonie. A ja stojący nad grobami tych super dzieci, które paliły vape. To było zły aktor. I widzę łopatę chyba. Ja. Będzie druga łopata. Ej, ciekawe, czy da się ich wykopać. Sprawdźmy. Użyj oburącz. Wykop grządkę, wykop grób. No nie, dobra, to się tylko tak da zrobić. Dobra, przekop grządkę. Nie, też nie działa. Niestety, dobra, nie da się chyba. Nie, nie da się. Nie, dobra. Nie da się podkopać. Tutaj teoretycznie jest przejazd do głównej drogi. Siadaj. Zobaczymy, co jest po tej stronie. Chyba, że koniec trasy. No jeżeli tak, to oczywiście wykręcę i uciekniemy dalej, ale... Woda? Panie! Jakie luksusy. Jakie jeziorko. Zajebioza. Tylko żebym nie wpadł samochodem do wody, bo nie wiem, jak to działa. Ciekaw, co jest tam. Coś tu jest? Jakaś chatka, puchatka, coś? Cokolwiek? Kapolanka? A właśnie, że coś tu jest. A co? A dobra, ale nie, to jest za blisko miasta. Nie podoba mi się tu. Muszę przejechać dookoła. Dobra, czyli tak, woda pitna jest. Tylko będziemy musieli robić zapasy wody pitnej. Ale to chyba nie przeszkadza. W razie czego, nawet wiesz co, potem możemy się gdzieś tu rozbudować. W sensie chodzi ci, że tutaj, tutaj. Tak, nad wodą, no. Dobra. A na razie po prostu się... A tam nie mieliśmy czegoś po... jakiegoś budynku. Ten żółty? Mhm. A to jest koło głównej drogi. Dobra, to już jest chyba... Dobra, po prostu zwiedzaliśmy. Mhm. A tutaj mi się bardzo podoba takie rancho. Jak w The Walking Dead, nie wiem, czy kojarzysz. Ale pusty teren, dużo. Mhm. Dużo miejsca właśnie, jakieś wiesz, głupoty, rozbudowy i tak dalej, tylko coś tam się nam tłucze, nie wiem, czy słyszysz? Zapłodzimy, oczyszczamy. No jak? Zamknięte. Nie! Aktor! Zapomniałem. Kurwa, ja tu otwieram okno, ten z buta wjeżdża. A
Czekaj, wiesz co, wyprowadź ją, nie bij jej tu, nie bij jej tu. Chodź tu, chodź na zewnątrz. Niech ona wyjdzie. A co ja się będę bawił? Niech ona sobie wyjdzie na trawę. To jest jak chaty zakrwawiać. Wejścia trochę też. Wejście tam chuj. No tutaj ją niepotrzebnie walnąłem. Witaminy, pęsetka. To pozwoli, że tylko szkło podniosę. Tu, no tak, posprzątaj. W ogóle z okna też tam powyciągaj wszystko. Czy ty przeskoczyłeś przez szkło, aktor? Miałem kurwa kliknąć kurwa. I tutaj krwawisz? A jak żeby inaczej? Ja pierdzielę. Na szczęście bandaże zabrane, dezynfekcje zabrane. Tylko obie ręce bandaże. Dobra, jedzenie jakieś tu jest. Latarki. Już ja nic nawet z tego nie ruszam na razie, bo to się nie opłaca. Tylko sobie patrzę, co tu w ogóle mamy do znalezienia. Dwa pokoje na górze z łóżkami, więc jest zarąbiście. A nawet trzy pokoje z łóżkami i łazienka. No pięknie tutaj. Z jednego pokoju, z tego małego, zrobiłbym magazyn. Ewentualnie na dole. Ej, no i teraz mi się zaczyna dopiero ta gra podobać. A co wcześniej nie podobało? W sensie, trochę powiem ci szczerze, że mi się w jednej chwili zaczęła przejadać, ale teraz znów złapałem wenę. I to mocną wenę. Dobra, rozpalmy wszędzie światło. Łazieneczka fajna. Tylko oczywiście aktor musiał, kurwa, wybić szybę. No. Wybiję, bo myślałem, że nie pozamykane przyzwyczajenie z miasta. No ale to nie wiesz, że okno da się otwierać? Znaczy da się, tylko przyzwyczajenie z miasta, że oho, jak zamknięte, to okno też się nie pootwiera. Oj, aktor. Dobra, już wiem, że tutaj musimy zrobić lekki remament. Z tego pokoju teoretycznie możemy zrobić magazyn. Jest blisko wejścia. Tą ścianę można rozmontować, żeby było łatwiej wchodzić. I tu taki główny magazyn obok kuchni. No, powiem szczerze, że zaczyna mi się naprawdę podobać. Dobra, mamy do wyboru do koloru. No. Ewentualnie tu jeszcze magazyn można zrobić. To tutaj można zrobić z materiałami budowlanymi na przykład. A tu zrobić z takimi pierdłami typu broni i tym podobne. Dobra, tylko zaraz będziemy musieli chyba wracać, bo już się na senność zbiera. No to tu się prześpimy. No dobra. Ja już zaczynam trochę rozbierać tutaj. Okej. Mam coś tutaj pomóc poniszczyć, bo mam przy sobie piłę, młotek. No to zaczynaj rozwalać te ławy, nie ławy, stoły, nie stoły. Wiesz, ja mam stolarstwo, więc wiesz. Młotek, to mam inny pomysł, wiesz co? Ty wszystkie, całe jedzenie i tak dalej możesz pozbierać w jedno miejsce. W sensie już powoli zacząć magazynować. Tak. Tu. Dobra, załóżmy, wsadzę jedzenie do lodówki. Tak jak to powinno być. O, i super. A jeszcze piwo, bo kurwa mrożone. Już patrz, ile mi desek leci. No twoja młotka nie ma. No
Naprawdę fajna miejscówka nam się tutaj zrobi. Mamy pole, więc też grządki jakieś będziemy mogli zacząć sobie tam powoli tworzyć. Dobra, wydropiły mi 3 deski stąd. Mam też te stoliki, nie stoliki rozwalać. Ale... W budynku ktoś jest, nie można przejść w budynku, dopóki nie będzie pusty. Weź wyjdź na chwilę z domku. Nadal nie mogę. Ktoś jest w budynku. Wyjdę na podwórko, tak totalnie. O, no. A jest znów coś. O, dobra, poszło. Dodaj gracza, aktor. I teraz będziemy się odradzać w tym domu. Dobra. Otwieraczej na takie nieotwieracze, co tam pod zlew. Okej. O, świeży nowy tasak. Dasz radę coś ugotować? Ugotować coś mogę. To weź coś ugotuj, bo jestem już głodny. Tylko broń sobie wymienię. Ja te szafy, nie szafy też będę rozmontowywał. Okej. Okay. Tego radyjka mi tu szkoda, ale chyba da się je przenieść. Podnieś Radio Premium Technologies. O, właśnie. Dopisz radio, nawet jeżeli będziemy chcieli potem sobie coś posłuchać i tak dalej, zawsze się przyda. O, tu je postawię. Czemu ty je na dworzu stawiasz, typie? Co ty robisz? A co stawiam na dworzu? Radio. A. Gdzie to radio jest? Na dworzu? Nie, nie wiem. Tak, na dworzu je typ postawił. Co za... Mamy garny bez zup, surowe wezmę, może coś się z tym da zrobić. Okej. Okay. Prawda, umiem zgotowanie. Tyle podstaw co nic, ale... Nie mamy radyjko ładne. Jeszcze jest szopa do przeszukania. Bo z tego nic nie zrobię. Więc jak ugotujesz, to pójdź przejrzyj. Znaczy ugotować to za dużo nie ugotuję. W sensie, bo składników nie mam, nie? To przynajmniej otwórz mi puszkę. No dobra. Już jestem głodny. Z piwem oczywiście. No, się głupio pytasz. Gdzie ona jest? W lodówce. Większość. Puszka zupy. A nie otworzyłeś? Tutaj puszka marchewek otworzy. Ej, ale nie możesz tutaj puszek i tym podobnych w lodówce trzymać, bo to wszystko robi się zimne. A, dobra. Puszka zupy. Mamy jakiś garnek? Właśnie, nie mamy tu żadnych przyrządów do... No to żeś narobił. No nie brałem. Żeś wszystko do lodówki włożył. Dobra. Puszka zupy, otwórz puszkę. Czyli już ci nie otwierać tu. Nie, już sobie otworzyłem. A, to ja sobie zjem. Oczywiście jeszcze piwko trzeba wypić.
No oczywiste, że tak. Renakcik, o! Teraz można robić. Panie. Będzie pan zadowolony. Tylko chyba zaraz muszę iść spać, bo już no ja też jest. mam zmęczenie. Ale dobra, zmęczenie to jeszcze nie jest, wiesz, krytyczne. Jak już będziesz miał ryzyko omdlenia, to spoko. Nie walczymy z zombiekami, więc nie ma to problemu żadnego. Niby mam garnek zupy surowy. On jest... Garnek zupy masz surowy? Mhm. No to garnek masz. No, zupy, ale jest. To włóż go do kuchenki. O, i teraz patrz, włącz. I czekamy, aż się ugotuje. Tylko żeby jej nie spierdzielić, nie? O, już się gotuje. Słyszysz? Słyszę. I co, że wyjmujemy chyba, bo... Jeszcze nie, jeszcze jest surowe. Dobra. Zresztą nie możesz ty chyba tego wyjąć, bo się poparzysz. Czekamy, aż surowego zmieni się na normalne. A sam jestem ciekaw, jak to wygląda. A, tam jest przygotowanie na dole. Jak na to najedziesz. Widzisz? Widzę. To jeszcze połowa. Dobra, to pilnuj. Dobra, trzy deseczki. Buduj. Buduj skrzynię z drewna. Tylko pytanie, kto się ugotuje, to ja to mogę wyjąć? Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy na piekarnik i masz wyłącz. No i gitara. Jak włączam, ale przypalanie jest. No to... Dobra, to wyciągaj w takim razie. Dobra, ja wyciągnąłem. Wiem, że to jest bardziej, że tak powiem, zaawansowane, ale widzę, że nie. Teraz jak to włoży? O, już nie. Możesz sobie to teraz zjeść. Nie musisz zjeść całego, żeby nie było. Mogę, bo możesz się przejeść, no. Się wezmę połowę sobie. To chyba nawet zwiększa sanity. Czasopisma, gazety, łopaty. Dobra, tylko masz jakąś gazetę tam? Tak, jest. Książki, czasopisma. Tutaj skrzynce, co ja jestem. Dobra, ta gazeta muszę przeczytać. Jeszcze na razie ściągam wszystko, co tu jest. O, czasopismo zielarstwo. Zrobiliście. Płyty. Płyty też musimy sobie zacząć zbierać. Dobra, czyli tutaj robimy rozmontowywanie kompletne. Tak. Sami tych rzeczy, które są słabsze. Jakiś młotek drugi? Wiesz co? Nie mam chyba. Bo właśnie tylko młotka mi brakuje do porozmontowania. Idź, przeszukaj tą szopę jeszcze na dole. Na dworzu. Szopę, dobra.
Oczywiście pstryk puszki musiało być słychać. I będzie na odcinku. Za będzie. Lewi kosz o tym. No powiem ci, że takiej serii mi brakowało, gdzie można sobie usiąść, wyluzować, ja sobie tam piwko wypiję czy coś po pracy. To jest fajne. Można sobie pograć nawet byle jak, ale no. Można. Palnik gazowy. Uuu. Przyda się na później. No, przyda się, bo będziemy mogli samochody rozcinać. Wszystko co potrzebne, ale piła niby jest, ale mam. Kamułatka brak. Nie jest, ostatni. Za stolarstwo na poziom 4 wbiję. Już? Mhm. Ile też się tego pomieszczył? Znaczy, ja miałem już 3 poziomy, wiesz. A, dobra, bo... Jako postać, jestem stolarzem. Dobra, pomóc coś tutaj... Możesz pozbierać wszystko z głównego pokoju, w sensie te... deski, nie deski i tak dalej. No to muszę trochę tu pochować do plecaka sobie. Albo wiesz co? Zacznę tutaj, wyrzucę tutaj na dwór trochę niepotrzebnych rzeczy, jak takie puszki i tak dalej. Dobra. Ja wszystkie deski pozbieram, gwoździe chyba też i pójdę, póki jeszcze jest dzień. Pójdę i zabarykaduję okna i tym podobne. Bo skrzynki to dopiero możemy potem, a okno już się teraz by przydało, nie? A? Jakby co, to tutaj żebyś na to szkło nie nadepnął, bo jak się je wyrzuca, to no leży w takiej postaci jak przy oknie, nie? Aha. Powiem ci tak, 4 deski poszły na twoje okno, które rozbiłeś. Mhm. Dobra, ale w sumie wiem, co mogę jeszcze zniszczyć, żeby trochę może desek coś było. Barykadujesz na maksa. I 4 razy. Ja otworzyłem okno. Prawda? A co masz młotek jednak? O, deski są, są. O deskach nam najbardziej zależy teraz. Jest deska, jest gwóźdź. Coś zabarykadować? To okno jedno, tutaj co masz. Ale od zewnątrz musisz. Chyba, że nie możesz. Zabarykaduj. Bo nie wiem, czy to od stolarstwa się nie ima. Nie mogę. Znaczy już trzecia jakby. To czwartą dawaj. Tylko czwartą muszę wziąć stąd. Ja idę dalszy, już barykaduję. Mi tutaj po jednej barykadzie tam, żeby zębiaki się nie dostały. Parkour! A jutro robimy wyprawę po deski. Dużo desek. Dzisiaj tylko zabudowa. Dzisiaj tylko zabudujemy to, co możemy, nie? Tak, jedne drzwi zostały, jedno okno. W sensie dzisiaj to tak głównie budowanie, bo też trochę później zaczęliśmy chyba. Tak jakbyś... W sensie mówisz o realu, tak? No. Znaczy, no, zaczęliśmy o 23, jakby nie patrzeć. No. A w sumie i ten stolik mogę rozebrać. Który stolik? Nie, tutaj obam drzwi to. Wiesz co, może ja go rozbiorę. Dobra. Bo ja mam, wiesz, większą szansę na to, że wypadnie deska. No masz jakieś może prześcieradła? Chyba były w szatce. To weź przeleć się po całym
domku i sprawdziłem prześcieradę. Tutaj gdzieś było, tylko nie. Ze stolika nie wyleciało nic. Oprócz gwoździ z nich. Mowa kaczka, to nas nie interesuje. Bieganie plus jeden mi wyskoczyło. Ty byłeś tutaj? Gdzie? W tym pokoju tutaj. Okej, pójdę zobaczę. Na dole? W tym pokoju tutaj. W jakim pokoju? O kurwa, nie. Ile rzeczy. Opat, masz trzy skrzynki, możesz sobie wziąć. Plakat, meble, wow. Sierp, śrubokręt, piła ogrodowa. Zglądany. Tylko musimy iść spać, bo zaraz mam omdlenie. Ja już na omdleniu chyba z 10 minut latam. Tego mówię. No, ale trzeba się odpogazić, ej, amigo. No ale tylko też się napić muszę, lecieć szybko. Jak tutaj światło nie pogasimy, to potem będzie mordor. Chcę zobaczyć, czy na górze coś jest. Dobra, gaszę światło. Jesteś w pokoju już? Ja już czekam. Gdzie jesteś? Dobra, to ja tu już gaszę na przejściu. I może jakoś mi się uda dojść do pokoju. Zamknij sobie drzwi. I zgaś światło. Światło zgasiłem, drzwi zamknęłem. Dobra, ja już śpię. Tak do szóstej myślę, nie? Dobra, a teraz w sumie co jeszcze teraz będziemy robić, bo chwilowo barykadowaliśmy. A czy to zależy, czy ty już chcesz lecieć spać, w sensie w realu? Jeszcze gramy dalej, bo jeżeli gramy dalej, to możemy na tartek polecieć. W sensie może chwilowo bym skończył, a jutro by się ogarnęło wszystko, jakby nie, większość, nie? No takie dobra. Tartaki. Jeszcze te kawałki drewna pozbieram. Zupa jest na kuchence? Powinna być, no, połowa. Ja sobie opierdzielę połowę. Tak, kurwa, z całego tego. Z całego garnka piję. Ale mam znudzenie. To były czasopisma. Tym razem nie ma tych czasopism, co Danon takie uwielbią. Z gołymi paniami, w sensie. Tego to pytanie, czy feboje by nie zciekawi. O matka. Moja postać już ewidentnie chce zapalić. Kuro, czytania tego. Jakby co tam, to co powiedziałem, bazuje na poprzednim save'ie. Na przygodzie. Na przygodzie. Dobra, to co, kończymy? Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro oraz aktor. Siema. No. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej!